Cześć kochani, witam Was w swoim vlogu. Dzisiaj jest 23 czerwca, a ja razem z Patrykiem jadę do Wrocławia. Także mega się cieszę, tutaj już są spakowane nasze walizki. Także zaraz się zbieramy, ja jestem trochę niewyspana, ale mam nadzieję, że będzie super. W ogóle zobaczcie, jakie mam ładne włosy dzisiaj, takie pełne objętości. Użyłam sobie pierwszy raz wałka z takiego na włosy, co się kręci i naprawdę czuję się mega super. Także widzimy się na dworcu. Czekamy już na Bolta na dworzec, a teraz dam Wam chwilę na podziwianie moich super paznokci z Primarka. To jest po prostu hit, nie wiem co mi wzięło na to, żebym kupiła sobie zwykłe plastikowe tipsy za 11 zł, ale uznałam, że to zrobię, bo niestety moja stylistka nie miała dla mnie czasu, więc ją zdradziłam i mam teraz takie coś na palcach, co mnie mega denerwuje, ale uznałam, dobra, może 3 dni wytrzymam. Jesteśmy już na dworcu i lecimy na nasz peron. Nie wiem, czy to jest trójka, ale znaliśmy, że to jest pośrodku, więc tam po prostu idziemy. Ciąg odjeżdża z peronu 4. Jesteśmy już w Wrocławiu. Tak wygląda ten dworzec. Wyszliśmy właśnie. Jesteśmy teraz przed dworcem. Tak tutaj wygląda. Zobaczcie, jaki piękny budynek dworca. Jest pięknie i pogoda dopisuje. I teraz sobie lecimy tutaj i idziemy na kawkę. Ja bardzo lubię oglądać właśnie takie budynki i ładne kamieniczki odrestaurowane, bardzo ładne są, serio uwielbiam. Zobaczcie, jaki stary budynek. Moja cukiernia. A tu mamy pierwszego krasnala. Ciąg dalszy ładnych budynków. A tutaj jest chyba jakaś galeria, bardzo ładnie tu wygląda. Ekskluzywnie. Mega. Tutaj pomnik Robrego. Tutaj bardzo ładny kościół. Ciąg dalszy tutaj budynków, a ty lecimy sobie napić się kawki. Tu nasza kawka. Kolejne krasnale. Mi się na tym chodzę do czasu. Targ staroci. Patrzcie, jaki ten tost jest duży. Ale pogoda się zrobiła. A w tamtą stronę mamy hotel. I tu nasz hotel.
Dobra, idziemy teraz do pokoju. Mam pokój 311, także wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj jest łóżko, tu mamy telewizor, a tu łazienka. Ja już jestem gotowa i zaraz wychodzimy sobie na kolację. Już jesteśmy sobie tutaj na ryneczku i chciałabym się z wami podzielić właśnie tym, że jak się kupuje bilet tutaj we Wrocławiu, to przykłada się po prostu kartę do biletomatu i nie drukuje biletu, tylko on jest zapisany jakby na karcie, co jest dla mnie w ogóle hitem i uważam, że to jest mega spoko. Tak jak później nie wiem, jak wygląda kontrola, bo niestety nas nie spotkała. Więc się przykłada kartę i tak odczytuje, że jest to kupiony bilet. Nie wiem, może to jest z Wrocławia, może mi odpowie. I teraz lecimy sobie coś zjeść. W ogóle bardzo nam przykro, bo mieliśmy iść do ogrodu japońskiego, ale była taka po prostu ulewa, że się nie dało. Ja mam, już mi na szczęście spodnie wyschły. Jeszcze mam troszeczkę mokrą kurtkę, ale ogólnie myślę, że pójdziemy do tego ogrodu, nie wiem, w niedzielę? W niedzielę pójdziemy? No, może w niedzielę, może jutro zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, teraz lecimy do restauracji Pancho, meksykańska, także super. Dobra, wchodzimy. Teraz będziemy wybierać jedzonko. Do picia wzięliśmy sobie Pancho piwko. Ja mam marakuję, Patryk ma mango. Także super to wygląda. To co, pierwszy test? Delikatnie kwaśne, ale dobra. Dobra, przyszła do nas przystawka. I przyszło nasze jedzonko. Update jedzonka, nie pasował mi burak kompletnie w tym daniu, ale ogólnie było spoko, było meksykańsko. Teraz lecimy sobie posiedzieć na ryneczku. Piękne te kamieniczki, takie kolorowe, mega mi się podobają. Już wchodzimy na rynek. Przepięknie. Ciąg dalszy ryneczku. Idziemy zacząć fontannę i szukamy krasnali dalej. I tutaj fontanna. A tam stało coś się dzieje, jest jakieś wydarzenie, prawda? Zastanawiam się właśnie, co to jest za wydarzenie tutaj. Ale tak czy jak dalej, zobaczcie sobie, jak chmura. Jak pięknie wygląda rynek. To jesteśmy teraz sobie na jakimś jarmarku. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Idziemy dalej. Ale pięknie. Uwielbiam takie jarmarki. Bardzo, bardzo ładnie. My już wracamy pod ryneczku do hotelu i jutro nas czeka bardziej aktywny dzień, ale na dzisiaj to jest koniec Wrocławia. Cześć, witam was w drugim dniu mojego vloga. Aktualnie szykujemy się do wyjścia, niedawno wstaliśmy, ogarnęłam się, myłam włosy. Teraz będę, kończę sobie robić makijaż. I będziemy dzisiaj iść do zoo i jeszcze myślę, że jakieś atrakcje też zaliczymy. Na razie pogoda rano była w sumie taka średnia, bardzo padało, teraz troszkę się zmieniło, czekamy właśnie aż zaraz słoneczko wyjdzie. No i myślę, że dzisiaj będzie fajnie spędzony dzień, także oglądajcie dalej. Dobra, jestem już gotowa, to lecimy sobie teraz na kawkę. I tu idziemy do kawiarni.
Już przyjechaliśmy do zoo, zaraz będziemy wchodzić. Zjedliśmy sobie jeszcze na szybko śniadanko w postaci hot doga z żabki i lecimy oglądać zoo. Dajcie też koniecznie znać, czy ktoś z Was był w zoo Wrocławiu albo też jakichś innych zoo w Polsce, bo zastanawiam się właśnie, które zoo jest największe, najlepsze i takie godne po prostu zwiedzenia. Jesteśmy już w zoo, kupujemy sobie tutaj mapkę. Myślałam sobie, że będą rozdawać mapki, a tu trzeba kupić, także wchodzimy i zobaczymy, co tutaj będzie. Tu mamy naszą mapkę i szukamy teraz wielbłąda, także jesteśmy w tym miejscu i będziemy iść właśnie w tą stronę, zwierzęta Europy. Będę też Wam pokazywać niektóre zwierzątka. O, tutaj już widzimy chyba wielbłądka. Nawet dwa. Także super. I lecimy dalej. Jaka piękna jest. Kuszka. Największe rogi. Okej, pokażę tu. Ale to jest straszne. To jest karaczan. O fuj. Nie no, to jest straszne, serio. A tu nie, to perze. Pokaż tę morkę. Hello, ale fajne są. Poczekaj, zachodź, zobacz, tu widzimy, widziałaś? Co one robią? Ale się już nie piszczą. Tu mamy niedźwiadka takiego dużego. Ale fajnie. Ale słodkie paczki. Ale fajne. O, zatkaj. I... Nagram go? O kapi, to jest taki niby z żyrafa, niby zebra. Słodka. O! Jakieś spotkanie mają. Jakie wielkie rybki. Dobra, już tutaj nie krzyczą. O, ale piękne ryby. Takie duże. Pieszna rybka. Ale piękna pirania. Czekaj. Jaka fajna rybka.
ładna. Jakie mają ładne oczka niebieskie. Piękne. Coś cudownego. O. Właśnie osie. Emi. Wow. On ten mi pozuje teraz. O. Co za piękne. To nie da. Nauczy cię pływać. Nie, to jest tak. Idziemy dalej. Hej, małpko. Trzeba raz. Nie. O, tak, pozuję. Co? Są kangurki. I gołębie. Nie mów nic. Hej. Ale piękne tygrysy. Piękna. Gdzie? Za dużo. O, za dużo. Opaj go za ucho. Mamy ty, nie jestem zdrowy, żeby tam być tutaj naszym. Dobra, ktoś. Lecimy teraz do oceanarium. Oceanarium, afrykarium. Jeszcze.
Wyszliśmy już z zoo, ja jestem troszeczkę zmęczona, bo powiem wam szczerze, że 5 godzin chodzenia to jest naprawdę wow. I co, teraz lecimy na jakiś zazubicz, zjeść coś, przekąsić przed obiadkiem, później pójdziemy do ogrodu japońskiego i później chyba taki większy obiadek, obiadokolacja. Także oglądajcie dalej. I idziemy zobaczyć, co to jest. Super jest ta plaża. I teraz sobie siedzimy. Teraz wchodzimy do ogrodu japońskiego. Słyszeliśmy właśnie, że jest bardzo ładny, także sobie go pozwiedzamy i pospacerujemy. I idziemy do ogrodu japońskiego. Patrzcie, jak to jest pięknie. Ale to jest pięknie. Przejechaliśmy właśnie drogę tramwajem i teraz będziemy iść zwiedzać Sky Tower. Jesteś pod Sky Tower, a tutaj jest jeszcze Salvador Dali. Niestety nie udało nam się wjechać na Sky Tower, bo są bilety na dzisiaj wyprzedane. Także najprawdopodobniej wrócimy tutaj w poniedziałek. Zobaczymy jeszcze, wielka szkoda w sumie. Ale no, czasem tak się zdarza, także mam nadzieję, że w poniedziałek już się uda, bo bardzo chciałam tam iść. I tu idziemy sobie zjeść. Co? I będziemy próbować tych dwóch dań. My już jesteśmy po jedzonku i teraz lecimy na szybko do hotelu, żeby się ogarnąć i będziemy wychodzić sobie na miasto. Ogólnie jeśli chodzi o jedzenie, to było trochę dla mnie za ostre, trochę mi teraz brzuch boli, ale mam nadzieję, że zaraz wszystko będzie ok.
wychodzimy właśnie na miasto. Ja się przyszykowałam, zrobiłam sobie taką śmieszną fryzurkę, którą zawsze chciałam. Także mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Cześć, witam Was w kolejnym dniu wyjazdu. Jest niedzielka, w sumie jest już prawie godzina 12. My wstaliśmy około 10, myślę. Ogarnęłam się, wykąpałam wszystko, także jestem wyspana. Idziemy teraz na kawkę i dalej zwiedzać. Także zapraszam do oglądania i spędzenia dnia razem z nami. Lecimy teraz do tamtej kawiarni, ale niestety tutaj nie ma pasów, więc musimy iść tam naokoło. Musimy sobie jeść pretzelka. Patrzcie, jak mają smaki. Wzięliśmy z sezamem, makiem i jedno z salami. I mamy swoje pretzelki. Dobra, jesteśmy dzisiaj pod Sky Tower. Mam nadzieję, że dzisiaj się już uda nam tam wjechać. No to jest godzina 13, nie chce nam się czekać 2 godzin, myśleliśmy, że jak przyjedziemy, to może będą jakieś 2 miejsca wolne na, nie wiem, na najbliższą godzinkę czy pół godziny, więc uznaliśmy po prostu, że... Tylko się wybiera to chyba internetowo. No właśnie, też chyba też internetowo właśnie trzeba zarezerwować, także uznaliśmy, że chyba to palimy naprawdę, bo to jest tak, że spontanicznie chcieliśmy sobie wyjechać, zobaczyć, bo ciężko nam po prostu zaplanować, że dokładnie o tej godzinie będziemy. No bo po prostu dużo mamy rzeczy do zrobienia, jakby chcemy tak sobie chillować, a nie, że po prostu na konkretną godzinę musimy tu być. Także chyba jednak to nie jest dla nas. Może następnym razem, jak będziemy we Wrocławiu, to się uda, ale teraz chyba jednak to nie. To nie, to jest znak po prostu, żeby tam nie być. My już wsiedliśmy z tramwaju i teraz lecimy sobie na Ostrów Tumski. Patryk jeszcze nie był, nie widział. Ja w tamtym roku, jak byłam na szkoleniu, to sobie właśnie chodziłam po tej dzielnicy. Pięknie jest ogólnie, także oczywiście też Wam pokażę, jak tutaj będzie to wszystko wyglądać. I tutaj jesteśmy w stronę pasu katedralnego, idziemy i też Wam zaraz wszystko pokażę. Tutaj jest katedra przed nami. I lecimy teraz na górę. Ja mam ogólnie straszny lęk wysokości i ja normalnie, wchodząc po tych schodach, które wiecie, na samym początku były murowane, a później była taka zwykła kratka i ja się po prostu tak mega, mega bałam. Ja się po prostu na górze już popłakałam, jak musiałam schodzić, bo nie wiedziałam, że aż mam taki duży ten lęk wysokości. Ale na szczęście się udało, mam ładną fotkę, także cieszę się z tego powodu bardzo. Teraz idziemy coś zjeść. Ale ja dalej się trzęsę i się cała po prostu też spociła po prostu ze stresu, ze strachu i nie wiem, masakra. Ja się bardzo boję po prostu schodów i wysokich takich, no wysokości, także masakra.
A tutaj na tej ulicy będziemy jeść i wczoraj właśnie byliśmy tutaj w restauracji, byliśmy włoskie jedzenie, a teraz idziemy do restauracji peruwiańskiej. To nie była tamta ulica, trzeba było wejść w takie patio i teraz właśnie idziemy i zaraz pokażę, gdzie będziemy jeść. I tutaj jest ta uliczka i pokażemy wam restaurację. Jako przystawkę bierzemy sobie te bułeczki z boczkiem. Patryk bierze... co ty bierzesz? Bierze kurczaka Ajde Galina, a ja biorę tą brioszkę. Miałam ochotę spróbować te szybisze, chyba tak się to czyta, ale to jest surowa ryba, więc nie wiem, czy mam na to ochotę. A do picia bierzemy coś, co sobie z nowością i bierzemy chica morada. I tu nasza przystawka. Mamy nasze jedzonko. My już jesteśmy po jedzonku, serio było przepyszne, mi mega smakowało. Próbowałam Patryka, to mi na przykład nie podeszło, ale on lubi kurczaka i takie, damy to było za mdłe. No i co, no i teraz zmierzamy sobie dalej eksplorować Wrocław. Znaleźliśmy takie bardzo fajne miejsce na rynku, co jest związanego z filmami. Mam nadzieję, że tym razem ta atrakcja nie będzie zamknięta i uda nam się tam wejść. I lecimy do Movie Gate. Mam nadzieję, że będzie czynne. Dobra. Wracamy teraz z tego Movie Gate i naprawdę było super. Były trzy korytarze. Jeden właśnie jest taki z rekwizytami z filmów, drugi jest tam trochę o historii II wojny światowej i też rekwizyty takie różne. A trzeci to były zagadki, które w ogóle były hitem, naprawdę ciężko było, ale naprawdę mega super miejsce, także polecam. Wróciliśmy na chwilę do hotelu, ja się przebrałam teraz w spodnie i w taką bluzkę. Lecimy sobie na pizzę, może jeszcze na jakąś drineczka i pocholić sobie po prostu po Wrocławiu. Kolejny dzień, kolejne piwo. I teraz po piwku lecimy sobie na pizzę. I mamy pizzkę. My już wracamy właśnie do hotelu, idziemy się oczywiście ogarnąć i spać. Jutro jeszcze mamy pół dnia, tak mniej więcej, żeby coś zobaczyć tutaj w prawej kawcieża, żeby zobaczyć coś tutaj jeszcze w Wrocławiu. No i później mamy pociąg, także do zobaczenia. Ostatni dzień wyjazdu, lecimy sobie coś zjeść i jeszcze się coś napić. Jest godzina 10, pociąg mamy chyba o 12:50, także jeszcze mamy trochę czasu na zwiedzenie. Żegnamy nasz pokój i lecimy. W sumie to jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo w hotelu pozwolili nam zostawić walizki, a teraz idziemy sobie właśnie bez walizek na rynek. Ryneczku, gdzie tutaj właśnie rozkładają swoje jarmarki.
a my lecimy do kawiarni. Jest naprawdę przepiękna pogoda, aż się po prostu przyjemnie idzie i nie wiem, mam tyle energii, także bardzo się cieszę, że w sumie nie cieszę się, że nasz wyjazd dobiega końca, ale naprawdę wypoczęłam i mam full energii na pisanie magisterki. A tutaj jest kawiarnia, do której idziemy, Literatka. My już po kawce, była naprawdę przepyszna kawusia. Teraz zmierzamy do Baru Mlecznego Mieścia, takie właśnie ponoć kultowe miejsce, polecane przez youtuberów jedzeniowych, smakoszy. Także będziemy tam jeść, ceny są naprawdę mega atrakcyjne, także oczywiście ja wszystko pokażę. No i później już będziemy zmierzać po hotelu, po walizki i na dworzec. I tutaj jest ten Bar Mleczny. Wzięliśmy sobie pierogi ruskie, surówkę, pomidorowe, Patryk wziął sobie gulasz wołowy, ziemniaki, mizeria i 4 kompoty i za to jest 36 zł. Hit, naprawdę. Jest moje jedzonko, mam właśnie pierogi ruskie oraz sałatkę spora. Jeszcze czekamy na Patryka jedzenie oraz na kompociki. A tu jedzenie Patryka i nasze 4 kompociki. Ten Bar Mleczny to jest naprawdę mistrzostwo świata, jest tam mega tanio, było przepyszne jedzenie. Ja sobie naprawdę pojadłam tymi pierożkami, ale teraz jeszcze idziemy na coś słodkiego. Znaczy generalnie ja mam ochotę, już mi Patryk obiecał. Także bardzo się cieszę, bo było serio przepyszne i polecam wam wszystkim tam wejść. Idziemy jeszcze na Jarmark Świętojański i będę jadła kurtosza. No niestety stała tutaj budka z kurtoszami, ale jej nie ma, więc idziemy do tradycyjnego chimney cake'a. Chciałam coś tradycyjnego, ale lecimy do sieciówki. I mam swojego chimney cake'a z kremem o smaku ciasteczek lotus i w środku z kokosem. I już się kierujemy w stronę dworca. Patrzcie, jaka ładna kafeletowa kamienica. A tu już jest dworzec. I teraz lecimy tutaj na piwko. I lecimy teraz na peron trzeci. I tutaj nasz pociąg.